Tania ma kutelka łyngłę, Tania ma kutelka łyngłę. Jako mały chłopiec czułem pociąg do tej kultury. Widziałem może jeden czy dwa filmy i one mnie zafascynowały. Gdy pierwszy raz poszedłem do kina, a traf chciał, że był to Winnetou i Apanachi. Miałem wtedy 9 lat i już od tego dnia wiedziałem, że to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki książkom o Indianach nauczyłem się czytać, bo nie chciało mi się za bardzo, natomiast jak dorwałem dobrą książkę indiańską, potrafiłem czytać 3-4 godziny dziennie. Dosyć szybko, w wieku lat 10 bodajże, już zostałem najlepszy z czytelnictwa, dzięki właśnie tym książkom. Ale dosyć szybko z książek beletrystycznych przeszedłem na książki historyczne. Zacząłem się interesować narodami indiańskimi, plemionami, które mieszkają w określonych regionach Ameryki Północnej. Zacząłem się interesować ich historią, wodzami, kulturą. Nauczyłem się rzucać nożem, nauczyłem się rzucać toporkiem, strzelać z łuku. Po drodze pojawiła się gitara, która mnie troszkę od Indian odciągnęła i przez wiele lat tą gitarą się zajmowałem. Zostałem zawodowym muzykiem. Ale co jakiś czas jakby temat indiański wracał. No i nagle niespodziewanie, raz będąc z zespołem, z którym grałem nad morzem, zobaczyłem dziewczynę z piórem we włosach. Pytam, skąd ma to pióro? Mówi, że odbywa się zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. No więc ja od razu wstrząśnięty tą historią pojechałem na ten zlot. Gdy wszedłem na teren, na którym było około setki takich jak namiotów, jak ten, który jest za mną, czyli tipi. Wszystkie rozjarzone ogniskami, pachnące dymem, mężczyźni ubrani w takie stroje skórzane. Byłem dorosłym mężczyzną i przeżyłem wstrząs. Przeżyłem szok, patrzyłem na to i myślę, tak, ja tego szukałem. Całe dorosłe życie chodziłem i ich szukałem. Zacząłem się interesować już taką kulturą materialną, regaliami, czyli tymi wszystkimi rzeczami, które Indianie wytwarzali, sposobami, w jaki sposób to wytwarzają, technikami, również narodami, bo one między sobą się różnią. W Ameryce mieszka około 500 plemion, to jest bardzo dużo. My oczywiście znamy te główne, takie najważniejsze, jak Siuxowie, czy Cheyenneowie, czy Apache, czy Navajo, Czarne Stopy. Natomiast no, ten Polski Ruch Przyjaciół Indian zajmuje się generalnie wszystkimi narodami. Czy to będą Indianie leśni, tacy jak Irokezi, czy ci z prerii, jak Siuxowie. Interesujemy się tym, zgłębiamy temat. Wielu z ludzi z tego ruchu to są poważnie wykształceni ludzie, którzy tłumaczą książki. I to nie książki przygodowe, tylko książki napisane przez antropologów amerykańskich. Ja się nazywam Jan Stachura. Natomiast na użytek indiański używam imienia Cztery Pazury. Chodzi o cztery paznokcie, które mam, ponieważ grając na gitarze muzykę flamenco, tymi czterema palcami muszę ostro wywijać i paznokcie muszą mieć długie, więc te cztery pazury to dobrze mi się wpisało. Połączenie muzyki, zawodu muzyka z Indianami pięknie współgra, dlatego że oba zawody mają dużą dozę wolności, lekkości, takiej radości i czegoś, co jest przynajmniej mojej duszy bardzo potrzebne, żeby pięknie funkcjonowała. Dzisiejsza cywilizacja jest momentami chora, jest trudna, jest dla ludzi niewłaściwa, niezdrowa. I ten powrót do natury to jest coś, co niesamowicie działa, powiedziałbym nawet wręcz prozdrowotnie. Ja po takim tygodniu spędzonym w tipi przy ognisku, kiedy gotuję sobie, kiedy jest mi niewygodnie, bolą mnie plecy, nie mam komfortu, wlatują tam muchy, komary, muszę się myć w rzece. Coś takiego się ze mną dzieje, że ja potem przez dobre pół roku jestem praktycznie zdrowy, szczęśliwy, wszystko się układa. Tak jakby kontakt z naturą i takie życie w takiej formule, jaką mieli Indianie północnoamerykańscy, jest dla mnie takie ożywiające, uzdrawiające, sprawiające, że moje życie jest bardzo piękne, bardzo głębokie, spełnione w pełni. Natomiast kontakt z cywilizacją przypłacam ceną. To jest dla mnie niejednokrotnie bardzo frustrujące. Wielokrotnie widzę, że pracując przy komputerze czy korzystając z niego,
nie jest to dla mnie zajęcie zdrowe. A już takie siedzenie, tak jak tutaj na trawie, pod drzewem, czy przy ogniu, czy nad rzeką, jest czymś takim, czego szukałem. Nigdy nie czułem się dobrze w hotelach, nigdy nie czułem się dobrze w taki sposób, jak to biali ludzie żyją. Można by powiedzieć, też jesteś biały. No tak, ale coś w środku jednak jest jak u Indian, czerwonego. I dlatego to, ten pociąg do natury jest niebywały. Robienie tych strojów jest takie samo, mniej więcej takie samo, jak wtedy, kiedy to robili Indianie. To są skóry, na przykład to jest skóra z jelenia. Leginy mam zrobione ze skóry łosia. One są wyprawiane, mózgowane, potem odpowiednio widać, że te kształty są takie, jakby były to fragmenty ze zwierząt. No tak, jak Indianie to robili. Mówię o sobie, że jestem starym Indianinem, no bo dlaczego nie? Przecież wyglądam jak stary Indianin. Taką mam korbę na tym punkcie. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo jest to oryginalne. Też mam wrażenie, wielu ludzi żyje w taki normalny sposób. Natomiast jak się pojawia taki kolor, taki barwny ptak, no to jest to ciekawe.